8 września wszystkich miłośników lasu, zdrowego jedzenia, polskiej dziczyzny zapraszamy do Lwówka Śląskiego na Festiwal Dary Lasu. Stoiska nadleśnictw, kół łowieckich oraz pszczelarzy. Konkurs orzeźwienia, parada psów, konkurs wędkarski, turniej gry w bóle, konkursy i atrakcje dla dzieci. Gwiazdą wydarzenia będzie kabaret Ławeczka. I jeszcze... Dla aktywnych sportowo proponujemy Nording Walking, bieg uliczny oraz rajd rowerowy. Festiwal Dary Lasu. Zapraszamy! Piątek, 20 września, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zdewastowany przed laty tak zwany samotniak to dzisiaj nowoczesny budynek z 29 mieszkaniami. Te mają od 1 do 3 pokoi, na parterze są mieszkania dla niepełnosprawnych, a winda umożliwia wygodne dotarcie do każdego z mieszkań. Przed laty dwa budynki tak zwanych samotniaków straszyły wręcz bolesławian, bo w tak fatalnym były stanie. Najpierw udało się przebudować ten, który należał do miasta. Gorzej było z drugim, który był własnością szpitala wojewódzkiego. My zgodziliśmy się go przejąć, mając tę świadomość, jak ogromne trudności są związane najpierw ze znalezieniem mieszkań, znajdowanie mieszkań dla tych 70 kilku rodzin, które tu mieszkały, w takich malutkich pokoikach. To się udało i we wrześniu 2017 roku ruszyły prace. Najpierw była rozbiórka, po której dosłownie ostały się tylko konstrukcja budowli i zewnętrzne mury. Po niej wszystko praktycznie należało budować od nowa. Z budynku przypominającego kurnik trzeba było bowiem uczynić normalny budynek z mieszkaniami. 78 klitek 18-metrowych udało nam się zrobić 29 w pełni funkcjonalnych mieszkań, wyposażyć budynek w windę. Udało się również wybudować dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Te znajdują się na parterze z wygodnym wejściem od chodnika, ale do każdego z mieszkań można swobodnie dotrzeć, nawet z wózkiem czy na wózku, dzięki wygodnej windzie. Ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ to jest taka reprezentacyjna część miasta. Oczywiście my chcemy, żeby całe miasto wyglądało, ale to jest jednak ta część, którą codziennie wędrują tysiące ludzi, przejeżdżają samochody, turyści, ale też mieszkańcy. No i udało nam się w poprzednich latach, współpracując ze wspólnotami mieszkaniowymi czy budynek szkoły, wyremontować. No i został ten jeden element, taka wyspa, która straszyła. Więc decyzja była oczywiście taka, tylko wcześniej trzeba było przeprowadzić szereg działań związanych właśnie z przejęciem tego budynku. Po 2 latach od wejścia na budowę budynek więc został oddany do użytku i przecięto tradycyjną wstęgę. No to co, niech Wam się dobrze mieszka. Wszystkiego najlepszego. Jakość wykonawstwa i jakość materiałów pozwala sądzić, że ludzie tu będą mieli warunki porównywalne z tymi mieszkaniami dużo droższymi, za które trzeba zapłacić, a przecież nie każdego stać na to, żeby kupić sobie mieszkanie czy nawet wziąć kredyt. Więc tu czynsz będzie wynosił 9,50 zł za metr, czyli to są stawki bardzo, powiedziałbym, konkurencyjne w stosunku do stawek, które są stosowane na rynku bolesławieckim. A możliwe to było dzięki odpowiedniemu montażowi finansowemu całej inwestycji, a w tym skorzystaniu z rządowego programu Mieszkanie Plus. Koszt około 6 milionów złotych. Finansowanie przede wszystkim dofinansowanie, dokapitalizowanie spółki przez gminę miejską Bolesławiec w kwocie 4 milionów złotych. 1 280 000 kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. To było finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Oraz prawie 800 000 środków własnych spółki. To wystarczyło na to, żeby stworzyć właśnie ten obiekt. Mieszkania w byłym samotniaku są w stanie, który pozwala na natychmiastowe wprowadzenie się do nich. Wystarczy wstawić meble i zawiesić żyrandole. I to zaraz nastąpi, bo wszystkie mieszkania mają już swoich najemców. Przed przystąpieniem do remontu, do modernizacji tego budynku spółka podpisała z gminą miejską Bolesławiec umowę, na podstawie której 20 mieszkań pozostawało w dyspozycji miasta, 9 mieszkań było zasiedlanych z kandydatów, którzy zgłosili się do TBS.
i w ten sposób wyłoniono obecnych mieszkańców bloku, w których posiadaniu jest w sumie 1600 m2 powierzchni. Na rowerze, autobusem, na hulajnodze, a nawet na deskorolce, na wszystkim, co ma kółka, byle nie samochodem, apelują młodzi bolesławianie i organizują konkurs fotograficzny pod hasłem „Z ekologicznym transportem”. Wczoraj poznaliśmy zwycięzców konkursu. Z ekologicznym transportem to tytuł konkursu fotograficznego zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Ida Paluszczyszyn. Organizujemy Tydzień Zrównoważonego Transportu jako Plan E. I to jest ogółem się dzieje w całej Polsce, ale my zaśmy, że zrobimy też w Bolesławcu. I jako jeden z dni pomyśleliśmy, że możemy zrobić konkurs fotograficzny z ekologicznym transportem. A co to jest ten Plan E? Plan E to jest projekt ekologiczny, który założyła moja przyjaciółka, ta blondynka, ze swoim przyjacielem. I oni uznali, że mogą coś zrobić sami, że dadzą radę i mogą coś jako młodzież zrobić. Plan E to grupa zrzeszająca młodzież z powiatu bolesławieckiego. Od 3 dni jest w sumie projektem ogólnopolskim, bo będziemy działać na Pomorzu. Konkurs zdjęć promujących ekologiczny transport to jedno z działań. Do tej pory organizacja konkursów fotograficznych w Bolesławcu należała do Stowarzyszenia Kamera. Tym razem córka prezesa stowarzyszenia zrobiła tacie konkurencję. No tak się złożyło. Zmiana pokoleń pomału nadchodzi. Także... To też niespodzianka dla taty. Tak, ona przyniosła mi jako do prezesa naszego stowarzyszenia akceptację, jak już napisała, rozesłała. Także ja tylko zostałem poinformowany o tym wydarzeniu. Młodzi bolesławianie wzięli sprawę w swoje ręce. Nie tylko fotografują, by zwrócić uwagę na ekologię, ale też sami wzięli się do sprzątania Bolesławca. Celem planu jest poszerzenie świadomości dotyczącej ekologii przez różne akcje sprzątania świata, debaty, prelekcje, które będą w szkołach od października. No i... Na koncie macie już pewne akcje. Tak, pierwszą akcją była akcja sprzątania świata, na którą przyszło bardzo wiele ludzi i cieszę się właśnie z takiej bardzo dużej frekwencji. Zebraliśmy ponad 500 kg śmieci. Kiedy to było i co sprzątać? To było 10 sierpnia, Las Piastów. Drugą akcją to też była akcja sprzątania świata, na którą przyszło jeszcze więcej osób. Zebraliśmy jeszcze więcej śmieci i sprzątaliśmy piachy. A skąd u Ciebie jest zainteresowanie ekologią? W sumie to się wzięło z lekcji biologii, na którym omawialiśmy ekologię i po prostu po lekcji tak mnie naznało, że ej, w sumie to naprawdę jest źle i naprawdę trzeba coś zrobić, że jak my tego nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Na konkurs wpłynęło ponad 30 zdjęć promujących ekologiczny transport. Na zdjęciach młodzi ludzie jeżdżą na rowerach, autobusami, na hulajnogach, a nawet deskorolkach. Najlepsze zdjęcia wybierała publiczność w głosowaniu na kartkach. Pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Łukasiewicz, którego inna fotografia wywalczyła też 3. miejsce. Na 2. miejscu plasował się Marcel Rosman z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych. Wyróżnienie otrzymały Weronika Kmita z 1. Liceum Ogólnokształcącego i Adrianna Burdzy z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych. A już teraz zapraszam na wydarzenia w skrócie. Jeleniogórska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w dość nietypowej sprawie. A chodzi o oszusta matrymonialnego, który w ciągu 10 lat wyłudził od 3 kobiet niemal 10 milionów złotych. W tym czasie Tomasz K. spod Wrocławia był w związkach konkubenckich jednocześnie z 4 kobietami. Oszust wyłudził też pieniądze od innych pokrzywdzonych. Za to wszystko grozić mu będzie kara więzienia do 10 lat. W Osiecznicy doszło do wypadku śmiertelnego na drodze. 20-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Poniósł śmierć na miejscu. Okazało się też, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. To już 2. w krótkim czasie wypadek śmiertelny spowodowany przez kierowcę z takim zakazem. Wojskowa Straż Pożarna 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie została włączona do KSRG, czyli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Włączenie tej jednostki strażackiej do systemu usankcjonuje prawnie i poprawi współpracę wojskowych strażaków i jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
Pozwoli to również na prowadzenie wspólnych szkoleń doskonalących. To tym bardziej ważne, iż wojskowi strażacy są dobrze wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Trochę więcej, bo 3375 zł i 55 groszy wyniesie w przyszłym roku kwota bazowa dla nauczycieli. Zapisano w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Projektowana kwota bazowa sprawi, że przyszłoroczne średnie wynagrodzenia będą od 37 do 70 zł wyższe niż na koniec tego roku. 30 milionów złotych dla samorządów przeznaczy jeszcze w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi o program Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który rusza 1 października. Adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Bolesławiec odwiedził Łukasz Orbitowski, autor od 20 lat obecny na rynku wydawniczym. Na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece zdradził swoją drogę od debiutu do twórczości dojrzałego, uznanego pisarza. Nie mogło zabraknąć rozmów o kulcie, najnowszej książce opisującej objawienia maryjne na działkach w Oławie. 3 dni z brydżem. W Bolesławcu rozpoczęła się właśnie 28. Bolesławiecka trzydniówka brydża sportowego. Przez 3 dni Bolesławiec będzie gościł najlepszych polskich i nie tylko polskich graczy brydża sportowego. Ruszyła Bolesławiecka trzydniówka brydża sportowego już po raz 28, a w jej ramach Mistrzostwa Polski Teamów, Grand Prix Polski Par i Młodzieżowe Mistrzostwa Dolnego Śląska. A Mistrzostwa Polski siłą rzeczy gromadzą na starcie czołówkę krajową i nie tylko, bo zawody mają charakter międzynarodowy. Gościmy również zawodników i z Czech, i z Niemiec. No jedynym konfliktem czasowym jest to, że aktualnie w Chinach, w Wuhan odbywają się Mistrzostwa Świata, więc no, zabraknie reprezentantów Polski aktualnych, no, którzy reprezentują nasz kraj na Mistrzostwach Świata. W piątek ruszyły Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona. Do godziny 17 rozgrywane były eliminacje w systemie, 9 rund po 4 rozdania. O 18 ruszą półfinały, 6 rund po 5 rozdań. Gracze wstaną od stolików dopiero w 10:30. Także dziś do rywalizacji przystąpiła młodzież, by walczyć o Mistrzostwo Dolnego Śląska. Szczególnie w Bolesławcu, ale na terenie całego Dolnego Śląska mamy kilka ośrodków, gdzie szkolimy młodzież. I przy okazji trzydniówki bolesławieckiej corocznie organizujemy turniej Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej. Na starcie staje w granicach 30 par młodych i bardzo młodych ludzi, bo to zarówno uczniowie szkół podstawowych, dosłownie kilkulatkowie, już ich można spotkać. W piątkowy wieczór natomiast odbył się pierwszy turniej par imienia Antoniego Ochota. W sobotę rozpoczną się finały Mistrzostw Polski Teamów. Ruszy też drugi turniej par o Puchar Fabryki Naczyń Kamionkowych Manufaktura. Po południu rozegrany zostanie trzeci turniej par imienia Waldemara Siudy o Puchar Prezydenta Bolesławca. Trzydniówka brydżowa zakończy się w niedzielę rywalizacją par. My jak co roku liczymy na udział w głównym turnieju, w niedzielnym turnieju Grand Prix Polski Par. Marzeniem byłoby udział 200 par, czyli 400 zawodników w tym jednym turnieju. Natomiast przez całe 3 dni no, przewinie się w granicach 600-700 zawodników w różnych turniejach, które organizujemy w ramach Bolesławieckiej Trzydniówki. W Grand Prix pary walczyć będą o Puchar Starosty Bolesławieckiego. Tegoroczna pula nagród podczas Bolesławieckiej Trzydniówki Brydża Sportowego wynosi 45 tysięcy złotych. W dzisiejszych wydarzeniach to wszystko. Przypominam, że wszystkie nasze informacje i programy mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej, do czego zachęcam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Wynajmę mieszkanie spółdzielcze przy ulicy Jana Pawła II w Bolesławcu.
mieszkanie w pełni wyposażone po kapitalnym remoncie o powierzchni 37 m2. Piąte piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Do zamieszkania od zaraz. Kontakt telefoniczny 698 755 700. Sprzedam mieszkanie własnościowe na pierwszym piętrze o powierzchni 77 m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, mieszkanie usytuowane w domku z miejscem parkingowym w Bolesławcu. Cena do negocjacji. Kontakt telefoniczny 602 765 710. Dziesięciu stopni Celsjusza możemy się spodziewać w weekendowe noce. W dzień temperatura wzrośnie do 17 stopni w sobotę i 20 w niedzielę. Weekend, a szczególnie niedziela, zapowiadają się słoneczne. Ciśnienie, które w niedzielę wyniesie 1000 hektopaskali, spadnie do soboty do 992. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 5 km/h. Powieje z kierunków zmiennych.